Dzień dobry Państwu. Nazywam się Rafał Grodzki i chciałem dzisiaj zostawić Was, kochani, z kilkoma informacjami, z takim dobrym słowem, ze słowem życia. Kochani, żyjemy w czasach, gdzie na świecie dzieją się różne konflikty, dzieją się różne rzeczy. Jeszcze niedawno była propaganda covidowa, teraz jest wojna, co już nie jest propagandą, bo wojna jest. Chociaż propaganda też jest zawsze dodatkowo takim bonusem. Ale ja nie o tym chcę mówić, bo ja nie jestem ani politykiem, ani człowiekiem, który szuka wrażeń. Ja jestem człowiekiem, który przyszedł wam powiedzieć o tym, że to życie na ziemi tutaj, jak każdy wie z was, trwa tyle, ile trwa, później się trzeba z nim pożegnać i nie wiadomo, co dalej. Ja jestem człowiekiem, który spotkał się w swoim życiu z Jezusem i chcę wam dzisiaj o tym powiedzieć, że każdy człowiek ma otwartą drogę do tego, aby się nie bać, aby stać się synem i córką prawdziwym Jezusa. Nie takim religijnym człowieczkiem, jak to nas uczą od małego, kiedy się wychowujemy w tym kraju, ale człowiekiem, który prawdziwie wie, kim jest, zna swoją tożsamość i wie, dokąd idzie, kochani. I tego wam wszystkim życzę. Prawdą jest to, że urodziliśmy się w religijnym kraju i wszyscy mówią o Jezusie, wszyscy mówią, wierzę w Boga, hasła, Bóg, honor i ojczyzna, okej. Wszystko jest fajnie, ale pytanie jest jedno. Czy wierzysz w to, że jesteś zbawiony i że idziesz do nieba? I oto jest, i tu się pojawia problem, kochani. Jezus Chrystus jest dostępny dla każdego człowieka. Jednak zostaliśmy okłamani, ponieważ od małego, kiedy urodziliśmy się w tym systemie religijnym, jest nam mówione to, że musimy sobie zasługiwać na zbawienie, że musimy wydeptywać ścieżkę do kościoła, że musimy brać tam jakieś sakramenty i wtedy, po jakichś tam latach w czyśćcu, może będziemy w niebie. To jest kłamstwo. Religia aż do tego stopnia zniekształciła nam obraz Boga i wykrzywiła, że kiedy o nim się teraz mówi, tak jak ja to tutaj mówię na ulicy, no to ludzie się dziwnie patrzą, ludzie się krzywią. I wiecie, dla was może jest to dziwne, że mówię o Jezusie, ale dla mnie jest dziwne to, że dla was jest to dziwne, że ja o nim mówię. Bo Jezus Chrystus to Pan Panów i Król Królów, który zbawił każdego z was. On was zbawił i teraz jest przed wami decyzja. Ja tą decyzję podjąłem, kiedy zrozumiałem, że on za wszystkie moje błędy poniósł karę śmierci. Kiedy zrozumiałem, że Jezus Chrystus wziął moje błędy na siebie i umarł na krzyżu Golgoty. Przez to, że ja powinienem tam iść, ale on mnie tak pokochał, że przyszedł na tą ziemię i umarł za mnie. I powiedział, że wystarczy, że we mnie uwierzysz. Ja w niego uwierzyłem. Ja uwierzyłem w to, że Jezus Chrystus przelał swoją krew za moje grzechy. Uwierzyłem w to, że on umarł za mnie i stałem się nowym człowiekiem. Stałem się obywatelem nieba. Stałem się człowiekiem, który wie, dokąd idzie i wie, kim jest. Kochani, każdy człowiek w swoim życiu musi podjąć decyzję. Decyzję, która polega na tym, czy ty przyjmujesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Czy ty wierzysz w to, że on umarł za twoje grzechy? I czy wierzysz w to, że nie musisz robić nic, aby stać się obywatelem nieba i tylko w to uwierzyć? Wystarczy, że w to uwierzysz. Kochani, ludzie przez całe życie chodzą do kościoła, wydeptują ścieżki kościelne, starają się być dobrymi ludźmi, ale Chrystus nie przyszedł na ziemię przez to, że wszyscy są dobrymi ludźmi. On przyszedł ze względu na to, że człowiek nie jest w stanie zrobić tego, aby zostać zbawionym. Dlatego on też przyszedł na tą ziemię i on zbawił wszystkich ludzi. On zbawił ich po to, abyś ty nie musiał nic robić. Także przyjaciele, chciałem wam powiedzieć, że Jezus Chrystus jest dostępny dla was. Jezus Chrystus
poniósł śmierć za wasze grzechy i teraz stoicie przed decyzją. Wiecie, jak się tą decyzję podejmuje? Nie chodzi się do kościoła, nie szuka się zbawienia w człowieku, bo jest napisane w słowie, że przeklęty każdy, kto pokłada nadzieję w człowieku. Ale wiecie, co się robi? Zamyka się w swoim pokoju i mówi się tak: Jezus, żyłem bez Ciebie i nie znałem Ciebie. Myślałem, że mogę sobie zjednać Twoją przychylność poprzez to, że będę dobrym człowiekiem. Ale Ty umarłeś za złych ludzi. Ty umarłeś za tych, którzy Ciebie potrzebują. Powiedz Mu tak, powiedz, że Go potrzebujesz. Ja tak zrobiłem. Zamknąłem się w swoim pokoju i powiedziałem, że Go potrzebuję. Powiedziałem, że wierzę w to, że umarł za mnie. Wierzę w to, że mnie zbawił. Wierzę w to, że idę do nieba. I ogłosiłem Go Panem i Zbawicielem mojego życia, kochani. Ja jestem normalnym człowiekiem. Tak samo jak Wy, pracuję. Tak samo jak Wy, mam rodzinę. Jestem normalny. Ale w swoim życiu też błądziłem. Jako małolat, dwudziestoparolatek, poszedłem w złą stronę. Byłem przestępcą, okradałem ludzi. Znalazłem się w więzieniu. I wiecie, jak w więzieniu i w momencie swojej porażki życiowej szukałem Boga. Ale są przypadki ludzi, którzy robią to tak jak ja, kiedy są na dnie. Ale trudniej mają ci, którzy myślą, że prowadzą tak zwane dobre życie. Dlaczego mają trudniej? Bo ci, którzy mają rodzinę, dzieci, wszystko jest fajnie u nich, wszystko się układa, wszystko jest dobrze. Ci ludzie myślą, że przez to pójdą do nieba, dlatego, że są dobrzy. Ale nie, tak nie jest. Każdy człowiek zbłądził i każdy potrzebuje Zbawiciela. I każdy się musi ukorzyć. I każdy musi wezwać Jego imienia. I każdy musi uwierzyć w to, że Go potrzebuje. Każdy musi to zrobić. Nie ma lepszego i nie ma gorszego. Jest napisane w Biblii: wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jeżeli nie wybierzesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela za swojego życia tutaj na ziemi, niestety Twoja wieczność nie będzie w miejscu zwycięstwa z Jezusem, tam, gdzie jest Królestwo, tylko Twoja wieczność będzie tam, gdzie jest władca tego świata, który tu rządzi, czyli diabeł. Bo piekło istnieje. Czy Ci się to podoba, czy nie? Czy się z tego śmiejesz, czy bierzesz to na poważnie? Piekło istnieje. Kochani, mamy krótkie życie. Jesteśmy na tym życiu, na tej ziemi i w tym życiu krótko jak para, którą huchniesz na szybę i za chwilę znika. Pojawiamy się i znikamy. Ale czy podejmiemy decyzję? Czy podejmiemy tą decyzję? To zbawienie, które jest za darmo. Wiecie, dlaczego większość ludzi idzie do piekła na tym świecie? Nie dlatego, że trudno być zbawionym i trudno to osiągnąć, ale dlatego, że to jest za darmo i nikt w to nie wierzy. Bo ludzie nauczeni są mentalności, że za wszystko trzeba zapłacić, na wszystko trzeba zasłużyć, ale taki nie jest Bóg, bo Bóg to dobry ojciec. To dobry ojciec, który kocha swoje dzieci i przyszedł tutaj jako Jezus Chrystus i zbawił Cię i cierpiał za Ciebie. Nie po to, abyś Mu teraz odpłacał w dobrych uczynkach, ale po to, abyś żył i miał życie. Przyjacielu, weź sobie to do serca. Mówię Ci to jako człowiek, który wie, kim jest i wie, dokąd idzie. Narodziłem się na nowo w 2014 roku pod celą więzienną. Byłem przestępcą i lubiłem grzeszyć. Ale kiedy uwierzyłem w Niego, kiedy zapłakałem nad swoim marnym życiem, kiedy wezwałem Jego imienia, to moje grzeszne życie się skończyło. Znienawidziłem to. Znienawidziłem grzech i stałem się nowym człowiekiem. Tak samo i Wy musicie narodzić się na nowo. Musicie zrozumieć, że potrzebujecie Jezusa. Narodzić się na nowo, to znaczy uwierzyć w Jezusa i przyjąć Go jako Pana i Zbawiciela. A wiecie, co wtedy pójdzie dalej? Staniecie się wdzięczni. Zrozumiecie, że to dla was umierał na krzyżu. Zrozumiecie, że On to zrobił dla was. Że zbawił was swoją świętą krwią i że zrobił to z miłości. Staniecie się wdzięczni. I to zapewnia miejsce w niebie. Wtedy człowiek idzie do nieba. Nie przez to, że sobie całe życie... Wiecie, ja się spotykam z ludźmi, którzy mówią mi tak: ale ja chodziłem do kościoła, ale ja wspierałem biednych, ale ja dawałem dary dla Ukraińców, ale Boga to nie obchodzi. Boga obchodzi to, czy Ty uwierzyłeś w Jego Syna. Bo jedynym dobrym uczynkiem, jaki Bóg widzi, to jest uczynek Jezusa. Zbawienie.
cierpienie za Twoje grzechy, to jest Jego dobry uczynek. Nie zaskarbisz sobie Bożej przychylności dobrymi uczynkami. Jest w Biblii napisane, nie wiem, czy ją czytacie. Ja czytam, bo to słowo mojego Boga. I czytam, co On mówi. Wiecie, katolicy się denerwują często, bo kiedy ja im coś mówię, to oni są wściekli. Wiecie dlaczego? No bo nie znają słowa. Ja znam, wiem, co mówi mój ojciec. Dlatego wam chcę to też mówić. Chcę to wam też mówić i mówię wam to. Mówię wam to, kochani. Mówię wam to, co mówi Bóg. Bóg, którego znam osobiście. On chce, abyście byli zbawieni. On tego chce. Nie będziecie zbawieni w inny sposób, jak tylko w to. Jak tylko w taki, że zamkniecie się w swoim pokoju i wezwiecie Jego imienia. Ukorzycie się. Zrozumiecie to, że Go potrzebujecie. Życzę wam tego. Jeśli ktoś z was chce ze mną porozmawiać, to możecie do mnie napisać na Facebooku. Znajdziecie mnie pod nazwiskiem Rafał Grodzki albo Rafał Grodzki Służba Ewangelizacyjna. Jestem normalnym człowiekiem. Nie jestem człowiekiem należącym do jakiejś wspólnoty i nie chcę was do niczego przekonać. Chcę, abyście zrozumieli, że życie tutaj na ziemi jest jedno, a później wszystko zależy od tego, jaką decyzję podjąłeś na tej ziemi. Czy wybrałeś Jezusa? Czy wybrałeś swoje ego? Uwierzcie w moje słowa, a będziecie żyć.